No i jesteśmy w 9 konkursie na skoczni już nowej, gdzie odbędą się dwa konkursy w GAPA HS140. Co tu więcej mówić? Kwalifikacje wygrał Mikołaj Auterhoff, lewy był najgorszy. I zaczynamy pierwszą serię w GAPA. Dana Fan Life Pool kontra Olox X Mini. No, 115 metrów raczej nie wróży dobrej pozycji, ale zobaczymy. Olo X Mini. Dobra trajektoria lotu, przyzwoity skok. 127,5 metra. Branci kontra Mako. Branci wyciąga ten skok, no nawet wyciągnął 117 metrów. I Mako. Mako, dobra trajektoria. Upadek niestety. 126,5 metra i przegrywa legionista Fabio. Legionista, dobre. Dobre wybicie, ale ostatnia końcówka, faza lotu była kiepska, no ale 127,5 metra, drugie miejsce jak na razie i Fabio. Oj, coś mi się zdaje, że Fabio go pokona, chociaż... Nie, 125,5 metra. Boris Kalesony kontra Mateusz Chrzanow. Oj, Boris wyszedł ładnie. Co on zrobił? Przeskoczył skocznie, ale nie ustał. 135 metrów Borysa. Mateusz Chrzanow. No wygrał, ale gdyby Borys ustał, śmiem twierdzić, że byłby liderem po pierwszej serii. Marcinku kontra Tizer. Marcinku, przepiękny skok, jest na razie liderem, zobaczymy co pokaże Tizer. Niestety przegrywa rywalizację, 125 metrów i Dawid Cyberblum kontra Andy. O, Dawid wyciągał ten skok i wyciągnął te 122 metry Andy, jak się spisze Andy na tej skoczni. Ktoś spóźnił, oj, poszedł do góry, dobrze, że ustał. 113,5 metra i raczej go nie zobaczymy w drugiej serii. Pedro kontra Luka. Pedro spóźnione wybicie. Poszedł płasko. Wyciągał ten skok. I wyciągnął 119 metrów Luka. I Luka chyba będzie liderem. Tak jest, 129 metrów, wygrywa rywalizację i jest liderem. Sysor kontra Andrzej Taube. Sysor, piękny skok, 130,5 metra, ale niestety nie ustał. I Andrzej Taube. Andrzej Taube wyciągał skok, wygrał rywalizację, ale Cesar raczej się zakwalifikuje. Frankie Five kontra Radek Jachres. Frankie Five jest zbyt wczesne wybicie, ale poza punkt konstrukcyjny. Tak jest, o pół metra przekroczył punkt konstrukcyjny i Radek Jachres. Oj, świetne wybicie, poszło do góry. Może być daleko i jest daleko. Wygrywa rywalizację. A jest czwarty. Vajrep kontra Lopez.
Vajrap. O kurde, Vajrap niszczy wszystkich 134 metry i lider Lopez. Kurde, spóźnił wybicie, wyciąga ten skok ile może, ale raczej go 110,5 metra nie zobaczymy. Fryser i Paweł Kulpicz kontra Marek Rosenberg. Paweł, wybicie trochę do góry, ale no prawie punkt konstrukcyjny osiągnięty. Marek Rosenberg. Trochę wcześniej się wybił i podobny skok. No, ciut dalszy i wygrywa Marek Rosenberg rywalizację. Paweł Eckhardt kontra Mark Leimark. Paweł trochę spóźnił wybicie, ale wyciąga ten skok i daleko, 132 metry. Mark Leimark. Oj, fortowne wybicie i Marka nie zobaczymy w drugiej serii. Kasi Zajebioza kontra Olololo Bambolo. Kasiusz. Oj, poleciał na mordę. 132 metry. Olololo Bambolo. Rewelacyjnie wygrywa rywalizację Mirek Ojciec kontra Radek Gigantus. Mirek Ojciec, oj, trochę popłynął w dół, ale 120,5 metra osiągnął. I teraz Radek Gigantus. Oj, wybicie do góry, może być blisko. I lądował. 128,5 metra, na razie czwarta pozycja. Igor Bieszkę kontra Konrad Bonak. metra Igora. Zobaczmy, co zrobi Konrad. Kurde. Konrad jeszcze dalej. 130 metrów i wygrywa rywalizację. Przemac kontra Seba Statysta. Może Przemac już się przełamie na tej skoczni. I awansuje. Nie. To jeszcze nie ta skocznia. 115 metrów, znaczy nie ten konkurs. I Seba Statysta. Tak, Seba. Poleci daleko, nawet może będzie liderem. Nie, drugie miejsce. Pablito Biceps kontra Damian Ronaldo. No i Pablito Biceps poza punkt konstrukcyjny, nie na równi z punktem konstrukcyjnym, 125 metrów i Damian Ronaldo. Podobny skok, trochę ciut dalszy. I wygrywa Damian Ronaldo. Piotr Grzeberko kontra Chudiwow. Piotr Grzeberko nie czuje się swoją na tej skoczni. Nie umie skakać. To jest trudna skocznia do skakania. I Chudiwow. A to Chudiwow potrafi skakać. Czwarta na razie pozycja. Ale jest w czołówce. Naumer kontra Łukasz Luki. Naumer. Tak, to samo co Piotr Grzeberko. Nie może sobie poradzić na tej skoczni. I Łukasz Luki. Oj, gwałtownie wyszedł i przegrywa z Naumerem Łukasz Luki. Bez awansu i lewy kontra Mikołaj Auterhof. Musiał tak polecieć ze względu na to, że myszka mi się
umknęła. I Mikołaj Auterhoff. Mikołaj wygrywa rywalizację. Teraz zobaczymy, kto odpadł. Odpadł Pedo. Odpadł Danon Fan Lifepool. Andy. Przemas. Mako. Lopez. Łukasz Luki. Mark Leinak. Czyżby po tym konkursie miał być nowy lider? Zobaczymy. A zaczynają branczy 32. Znowu daleki skok Brańczyka, 129 metrów. Kasi Zajbioza, no to ten upadek, wiadomo. Teraz chyba asekurację nie pójdzie Kasi, tak jest. Nie chciał już upaść. No niestety przegrywa z Brańczym, z Sysą. Też upadek. Sysol będzie liderem i zdobędzie ten przynajmniej jeden punkcik. No mer. No mer. Piękny skok no mer. 133 metry. Piotr Gryberko. Piotrek trochę zbyt gwałtownie do góry i nie zdobędzie punktów w tym konkursie. Lewy. Lewy to sam. Upadek jeszcze 108,5 metra. Zobaczmy co na to Andrzej Taube. Gwałtownie się zachował, ale ustał przynajmniej to. Boris Kalesony, 25 po pierwszej serii. Też nie ustał skoku. No teraz asekuracyjnie drugie miejsce, 125,5 metra. Mirek Ojciec. Mirek Ojciec, świetny skok. Czy będzie pierwszy? Nie. Drugie miejsce. O 20 przegrał Dawid Cyberblum. 23 po pierwszej serii. Oczywiście wybicie z jednej nogi, ale wyciąga ten skok i wyciągnął poza pół konstrukcji? Nie. Tak, 125,5 metra i trzecia pozycja. Mateusz Krzany. Spóźnione wybicie, ale będzie daleko i będzie nowym liderem. 131,5 metra. Paweł Kurpisz. Paweł odbił się trochę za wcześnie, no ale poleciał. I na razie czwarta pozycja dopiero. Fabio. Zbyt wczesne wybicie i może być utrata pozycji. I tak się stanie. Frankie Five. Spóźnione wybicie. Walczy odległość, upadek i ostatnia pozycja będzie. Tizer. Czyli Frankie Five nie zdobędzie punktów. Tizer też spóźnione wybicie, ale on w przeciwieństwie do Frankiego dołał wydusić coś z tego skoku. Ololo Bambolo. Wybicie dość wysoko, ale wytracił prędkość i niestety na razie druga pozycja. Mikołaj Auterhoff. Świetne wybicie. I będzie nowym liderem. Tak jest, 130,5 metra. Pablito Biceps. Piękny skok będzie, tak jest i będzie nowym liderem. 131 metrów. Co powie na to legionista, który jest 14 po pierwszej serii?
Też ładnie się wybił, ale wytracił prędkość przez te ruchy. I dopiero czwarta pozycja, jak na razie, Marek Rosenberg. No i trochę spóźnione wybicie, wytracona prędkość, no i niestety. Szósta pozycja jak na razie. Jeszcze 12 zawodników przed nami, a teraz Radek Jachres. Dobrze wyszedł z progu. Czy będzie nowym liderem? Tak jest. 130 metrów dało mu lider Olo X Mini. Wybicie do góry. I niestety. Spadek. Damian Ronaldo. Oj, Damian. Spóźnione wybicie i spadek. Igor Bieszka. Wybicie z jednej nogi. I też będzie spadek. Marcin Ku. Marcin Ku. Dobre wybicie. Chyba będzie nowy lider. Tak jest. 131 metrów. Konrad Bonak. Siódma pozycja po pierwszej serii. Oj, teraz gwałtownie się zachowywał w locie. No i niestety. Spada na 20 miejsce. Szósta pozycja po pierwszej serii. Radka Gigantusa. Może będzie liderem, może nie. No dało 130,5 metra, dał mu lidera Luka, piąty po pierwszej serii. Wybicie do góry Luki, więc z tego dobrego skoku nie mogło być, na razie jest dziesiąty. Hudiwow, czwarty po pierwszej serii. Oj, gwałtowne ruchy, no i straci tą pozycję niestety. Spada na 14, jak na razie Paweł Ejkarot. Trzeci po pierwszej serii. Dobre wybicie. Czy będzie liderem? Trzeci jak na razie. Chyba statysta. Drugi po pierwszej serii. I zachowa chyba swoją pozycję jak na razie. Na razie jest pierwszy. No i Wajrajp. Pierwszy po pierwszej serii. Pytanie, czy wytrzyma ciśnienie. I utrzyma tą pozycję. A i gwałtownie spadł na piąte. Spada. Pudło tego konkursu jest Sebastatysta. Radek Gigantus i Marcin Ku. Paweł Ekarot i Wajrajp. Tuż za podium. Sprawdzimy teraz klasyfikację generalną. Gratuluję zawodnikom pudła w tym konkursie. Teraz klasyfikacja generalna. Pablito Biceps. Znowu będzie liderem, ale tylko o punkt wyprzedza Lopeza. Za to Sebastatysta dzięki wygranemu konkursowi zbliża się do Lopeza i Pablito Bicepsa. Hudiwow. Też jest wysoko. Wajrajp to już w ogóle straszny ścisk tutaj. Nawet w tym momencie Radek Gigantus, któremu nie szło na początku, jest siódmy i traci niecałe 40 punktów do lidera, Mako. No tu będzie grubo. Przemaz jak zwykle. Bez kolejnych punktów. Paweł Kurpisz, Dawid Cyberblum, więc tutaj już punktują zawodnicy, jak widać. No, będzie ciekawie, jest dopiero po 9 konkursach. A jest taki ścisk, że każdy może wygrać jeszcze, nawet Przemasz, jak widać. Wystarczy, że 2 konkursy wygra Przemasz i jest w czołówce. Więc do zobaczenia już z Gapa, z drugiego konkursu. Hej!